Witajcie serdecznie, to jest kolejny odcinek Raton Boxing TV. Mamy dziś 20 listopada 2014 roku. To co widzicie przed sobą to paczka, którą dostaliśmy przed chwilą z Prosto. Jest to preorder najnowszej, trzeciej solówki Dioxa z ekipy Hype Banda, 7 minut po śmierci. Dopiero jutro jest premiera tego krążka. U nas możecie już zobaczyć, co znajdzie się w środku wersji limitowanej dzień przed premierą. Tak się to prezentuje. Dane zamazane, byście nie wiedzieli, kim jesteśmy. Zobaczmy, co jest w środku tego wydania. Solidna koperta. O, jest tu jakiś plakat. Muszę wam powiedzieć, że jest on całkiem pokaźny. Fajna produkcja, naprawdę ładne graficiarskie literki. Jak widzimy, jest to po prostu alfabet. Dioks, 7 minut po śmierci. Charakter w czapeczce Prosto. Duży format. Na pierwszy rzut oka wygląda, że jest to A2. Papier jest matowy. Zobaczmy, co poza tym. Poza tym mamy płytkę Dioksa. 7 minut po śmierci, jest to trzecia solowa płyta Dioksa z ekipy Hype Banda. Na albumie znalazło się 16 tracków. Bity zrobili Sermich, związany z ekipą Wielkie Yo, Szczur oraz The Returners. Gościnnie na mikrofonie pojawili się ostatnio poszukiwany Hada, Eldo, Pelson, Parzel, Mossad z ekipy Marathon oraz Frenchman. Jeżeli chodzi o gramofon, udzielili się DJ Flip, DJ Fiał z The Returners, DJ Caps z Hype Bandy oraz DJ Grubas. Za mix i master odpowiedzialni są Sermix, NWJ, Czarny Hype oraz Deszczu Strugi. Album promowały klipy Wiemy oraz Nie Odejdę Stąd, a także singiel Polskie Nagrania. Zobaczmy, jak płytka prezentuje się w środku. Jest to taki rozkładany digipak na trzy części. W centrum mamy płytę. Ciężko wychodzi. Teraz widzimy całość grafiki zrobionej przez Finera z ekipy TNA. Dioks Warsaw 2014, Marathon. Wygląda to naprawdę świetnie. Na lewym skrzydle znajdziemy podziękowania dla ludzi związanych z powstaniem tej płyty, a także najbliższych osób Dioksa oraz informacje, kto jest odpowiedzialny za mastering, za projekt graficzny i tak dalej. Logo Marathon Hi-Fi Wear. Manekiny. Na odwrocie mamy tak, Dioksa, Dioxide. Wczoraj na swojego Facebooka Dioks wrzucał zdjęcia, jak podpisuje wszystkie preordery. Więc jeżeli ktoś nie jest z Warszawy, ma problem ze zdobyciem autografu, tutaj nie ma tego problemu. Otrzymuje podpisany album. Jak widzimy, tutaj jest pokaźna zawartość dodatków. Zaraz zobaczymy, co to jest dokładnie. Więc tak, widać, że są to takie karteczki z tytułami kawałków. Podobny manewr zastosował Tedę na jednej ze swoich ostatnich płyt, więc zobaczmy. W toku. Polskie Nagrania. Żywioły featuring Mossad. Oni tego chcą. Wiemy, to jak nie my.
Wabank featuring Mossad. Chcemy sięgać gwiazd featuring Pelson i Eldo. To może być dobry numer. Jestem wolny. Kosmos z Frenchmanem. Nocą błądzą. Polski rap. Nim odejdę stąd z Hadą. Nie wiem co to z Mossadem. Jesteś uśmiechnięta. Farajem Warsaw. Poza tym znajdziemy tutaj kilka wlepek. Naklejka projektu autorstwa Finera z ekipy TNA. Hi-Fi Warsaw Diox 2014 Marathon Brothers. Bardzo ładnie się prezentuje, błyszcząca naklejka. Naklejka stylizowana na graficiarską wlepkę Hello My Name Is autorstwa Finera TNA również. Tutaj jej druga wersja kolorystyczna Black and White. A tutaj już klasyczna naklejka Hello My Name Is, logo prosto. No cóż, muszę wam powiedzieć, że dawno nie widziałem tak fajnie wydanej płyty. Estetyczny digipak, sporo dodatków, elegancki plakat wielkości A2, czyli spory format. Płyta jest podpisana, do tego 4 wlepki, 16 takich karteczek z klimatycznymi zdjęciami. Jeżeli płyta w warstwie liryczno-muzycznej będzie tak samo dobra jak jej wydanie fizyczne, to mamy do czynienia naprawdę z hitem. Tego jeszcze nie wiem, bo płytki nie przesłuchałem. Zaraz się za to wezmę. Dzięki za oglądanie naszego rap unboxingu. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Polubcie nasz profil na Facebooku. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Wkrótce kolejne produkcje od nas. Tym bardziej, że koniec listopada i grudzień to moment, kiedy wychodzi naprawdę sporo dobrych produkcji i na pewno przyjrzymy się nowej płycie Hadesa, zrobionej razem z Emadę i Kepsem, płycie producenckiej Nuna, który powraca po wielu, wielu latach do produkcji hip-hopu oraz płyty DJ-sko-producenckiej duetu Flirtini. Także to wkrótce na naszym kanale. Sprawdzajcie nas.